Jak Państwo wiecie, dzisiaj zaprezentujemy Państwu nowego sponsora sekcji hokejowej naszego klubu, a jest nim firma Kantak S.A. Witam serdecznie przedstawicieli naszego nowego sponsora, a są nimi prezes zarządu, pan Filip Imping, wiceprezes zarządu, pani Małgorzata Podrecka, a także wiceprezes zarządu, pan Stanisław Waśko. Witam również przedstawicieli naszego klubu, a są nimi przewodniczący Rady Nadzorczej KS Krakowie S.S.A. pan Paweł Prokop, wiceprezes zarządu pan Jakub Tawisz, dyrektor handlowy pani Agnieszka Wajda Kukiz. Jest z nami również trener Komar Krakowi pan Rudolf Rochaczek. To tyle tytułem wstępu. Oddaję głos gospodarzom dzisiejszego spotkania. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Jeszcze raz witam wszystkich serdecznie. Miło mi poinformować, że właśnie dzisiaj, w dniu dzisiejszym tutaj w tym miejscu, pięknym, na pięknym naszym stadionie, podpiszemy umowę z firmą Kantak, umowę, która dotyczy sekcji hokeja na lodzie, dotyczy sponsorowania młodzieży i dzieci w tym pięknym sporcie, w zimowym sporcie, jakim jest hokej na lodzie. Tutaj są to dla mnie miłe chwile, ponieważ my chcemy, aby młodzież w dużym stopniu uczestniczyła w szkoleniu również w Krakowi. W piłce nam się to udaje od dłuższego czasu. Młodzież nasza osiąga duże sukcesy i w Centralnej Lidze Juniorów, i w grupach młodszych. W hokeju niestety dopiero od tego roku utworzyliśmy grupę Centralnej Ligi Juniorów, ale mam właśnie nadzieję, że dzięki tej współpracy z firmą Kantak ta funkcjonowanie młodzieży w Krakowi będzie na dużo wyższym poziomie i ta współpraca, która dzisiaj się rozpoczyna, będzie trwała do momentu, aż przynajmniej do momentu, aż pierwszy wychowanek Krakowi zadebiutuje w pierwszej drużynie Krakowi. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję firmie Kantak za to, że podpisuje z nami umowę, za to, że bierze udział w tym przedsięwzięciu, jakim jest wychowywanie i szkolenie młodzieży w Krakowie. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Oddaję głos przedstawicielom firmy Kantak. Bardzo proszę. I don't speak Polish, so. But on behalf of the Kantak board, we are happy and very excited to support Cracovia's youth hockey team. Supporting youth programs, especially in the local communities that Kantak operates, is very important to us. But again, I'd like to thank, we're happy to cooperate with and support this program. Podjęliśmy jakiś czas temu w Kantaku decyzję o wsparciu dla klubów, które realizują aktywny program szkolenia młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych, w wybranych dyscyplinach sportowych. Niewątpliwie Krakowia jest takim klubem i jest tu taki program realizowany. Wierzymy bardzo, że współpraca, którą rozpoczynamy w dniu dzisiejszym, będzie, jak pan prezes powiedział, długoletnia i będzie korzystna dla wszystkich. Krakowi przyniesie przyszłych wychowanków, wspaniałych przyszłych mistrzów Polski, a nam pozostanie ogromna satysfakcja z tego, że mogliśmy przyczynić się do na początku z pewnością małych, a potem wielkich sukcesów naszych młodych zawodników. Dziękuję. Dziękuję również. Jeszcze proszę głos pana Pawła Prokopa, proszę bardzo. Dobrze, ja chciałem tutaj jeszcze raz podziękować, because you do not speak Polish, I will try to do it in English. So, Mr. President, let me say thank you for your support, for your cooperation. I think that, as it was mentioned, that thanks to some support for the money, which will be used for the Polish ice hockey players. In the nearest future, you know, one of our young ice hockey player, he will play in the national ice hockey team, just like Mr. Kapustka. You know, he is a great football player who is now one of the stars of the Polish national team. So I hope that in the nearest future we will have in the ice hockey, you know, a few the Kapustka like this. Okay, thank you once again.
Pan Paweł Prokop oczywiście podziękował za współpracę w firmie Campak S.A., jak również życzył sobie i firmie, aby w przyszłości doczekać się kilku kapustek, jak tutaj pan Paweł Prokop powiedział, czyli kapustków bardziej, tak dokładnie, gdy doskonale wiemy, Bartek Kapustka jest kadrowiczem pierwszej reprezentacji Polski. No i życzymy sobie wszyscy, aby w przyszłości nie tylko w piłce nożnej, ale też w hokeju kilku naszych wychowanków reprezentowało barwy biało-czerwone. Teraz przejdźmy do oficjalnej części, do podpisania umowy. Oczywiście chwila zapłaty reporterów. Dla naszych reporterów teraz zaprezentujemy koszulkę Krakowi z logotypem Campak. Tak, bo ja dodam tylko, że tutaj firma Campak będzie oficjalnym sponsorem Centralnej Ligi Juniorów i chłopcy będą grali w koszulkach z logiem Campak S.A., więc właśnie ta prezentacja tej koszulki zaprasza. Dziękuję Państwu za przybycie. To dziękuję bardzo. Dziękuję.